Dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 29 lipca. Fragmenty przeznaczone na dziś z Biblią na co dzień czytam najpierw z księgi proroka Ezechiela. Wy, góry izraelskie, oto idę do was i zwracam się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. Oraz Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału, fragment z przypowieści o robotnikach winnicy. Królestwo niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Dzisiejsze teksty poruszają temat Królestwa Bożego, a więc rzeczywistości, w której realizowana jest Boża wola. Królestwo to miejsce, gdzie dzieje się wola króla. Boże Królestwo to miejsce, gdzie dzieje się Boża wola. Jedną z cech Królestwa Bożego jest sprawiedliwość, która rozbrzmiewa w nowotestamentowym fragmencie przypowieści o robotnikach w winnicy. Sprawiedliwość to coś, co wielu z nas rusza, bo to na tym właśnie ma opierać się nasz świat. To dlatego sprawiedliwość bardzo często jest głównym motywem wielu filmów. Od tych o superbohaterach, po te o mścicielach swoich albo cudzych krzywd, dążących do wymierzenia sprawiedliwości za wszelką cenę. Sprawiedliwość jest taką nadrzędną wartością, na którą zawsze możemy się powoływać. Gdyby jej nie było, trudno by nam było żyć, a na świecie zapanowałaby kompletna anarchia. Sprawiedliwość w powszechnym rozumieniu polega na tym, że za każdą złą rzecz należy się kara, a za każdą dobrą nagroda. Zazwyczaj idzie ona w parze z taką regułą adekwatności, a więc zasadą, która głosi, że każdemu należy się taka nagroda albo taka kara, na jaką zasłużył. Tego oczekujemy w naszym życiu, sprawiedliwego, adekwatnego traktowania. Dlatego być może przypowieść o robotnikach winnicy, w której wszyscy robotnicy, zarówno ci pracujący cały dzień od wczesnej godziny porannej, jak i ci pracujący zaledwie jedną godzinę, zostają potraktowani tak samo, otrzymują tę samą zapłatę. Dlatego być może właśnie ta przypowieść może nam średnio się podobać, bo na pierwszy rzut oka brakuje w niej przecież sprawiedliwości. Ale drodzy, czy na pewno o sprawiedliwość tutaj chodzi? Czy ktoś został potraktowany niesprawiedliwie? Zastanówmy się. Czy może pracownicy zostali potraktowani niesprawiedliwie? Niekoniecznie. Zajrzyjcie do 20 rozdziału Ewangelii Mateusza i zwróćcie uwagę na kontrakty, jakie zawarli. Pierwsi, którzy pracowali, zostali najęci wcześniej rano, umówili się z gospodarzem na 1 denara dziennie. I tyle dostali. Pozostali zaś, najmowani później, nie umawiali się na konkretną kwotę. Zgodzili się na taką zapłatę, jaką gospodarz uzna za stosowną. I tyle właśnie otrzymali. Czy może gospodarz został potraktowany niesprawiedliwie? No też nie, bo przecież jemu zależało na tym, by robota została wykonana. I tak się stało. Więc może ta przypowiedź wcale nie jest o sprawiedliwości, lecz o czymś zupełnie innym. Myślę, że kluczem do zrozumienia tej historii są słowa gospodarza. Jakże możecie mieć pretensję, że jestem dobry? Wypowiedział je do tych, którzy zaczęli narzekać, że pracowali dłużej i dostali tyle samo, ile ci, którzy pracowali krócej. Jakże możecie mieć pretensję, że jestem dobry? Te słowa pokazują, że w Jezusowej przypowieści chodzi przede wszystkim o dobroć i miłosierdzie. Nie wiem, czy wiecie, ale 1 denar to dzienne wynagrodzenie robotnika, czyli takie minimum niezbędne do przeżycia. Płacąc ostatnim robotnikom 1 denara, gospodarz okazuje dobro i miłosierdzie, zapewniając im to, co jest niezbędne do utrzymania. Gospodarz swoim dobrem i miłosierdziem wychodzi poza schemat, rozwala system oparty na regule adekwatności, czyli myśleniu, że każdemu należy się według zasług. Gospodarzem w tej przypowieści, jak łatwo się domyślić, jest sam Pan Bóg, dla którego, o czym czytamy w Biblii, zwłaszcza w księgach prorockich, bycie sprawiedliwym oznacza bycie miłosiernym. Bóg daje każdemu człowiekowi swoją miłość. On nie działa adekwatnie do naszych uczynków.
On jest radykalny w swojej miłości. Rozwala system, wychodzi poza schemat, dając każdemu tyle miłości, ile potrzebuje w swoim życiu. Tak wygląda życie w Bożym Królestwie. Tak jest Boże Królestwo, radykalne w swojej miłości. Jeśli chcemy być częścią Bożego Królestwa, realizować je w naszym życiu, w naszym otoczeniu, to właśnie w ten sposób mamy postępować. I do tego zachęcają nas dzisiejsze teksty biblijne. Dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.